Budynek nowej siedziby radomskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej już stoi. Na razie to tak zwany stan surowy zamknięty, czyli do wykończenia pozostały wnętrza. Do przetargu na dokończenie budowy przystąpiły dwie firmy: Lisbud z Janowa Lubelskiego, czyli przedsiębiorstwo, które do tej pory realizowało inwestycje, a także Rosabud z Radomia. Wygrała Rosabud, bo złożyła tańszą o 500 tysięcy złotych ofertę. Za wykonanie prac wykończeniowych Rosabud otrzyma prawie 8 milionów 300 tysięcy złotych. Budowlańcy rozpoczną pracę prawdopodobnie w czerwcu. Do zrobienia jest jeszcze sporo. Nie tylko tynki, posadzki i stolarka, ale i instalacje. Na tą chwilę mamy kanalizację rozprowadzoną, te główne piony w budynku. Natomiast wszystkie instalacje typu elektryka, wodno-kanalizacyjna instalacja, wszystko to musi być. Oczywiście klimatyzacja i wentylacja, bo to jest dla nas bardzo ważne, bo mamy dużo laboratorium. Dokończenie budowy zajmie kilka miesięcy, potem rozpocznie się wyposażenie stacji. Przeprowadzka, no chcielibyśmy, niestety nie da rady. Wydawało mi się, że w tym roku będzie to możliwe, na koniec roku, ale nawet ze względów technologicznych jest to po prostu niemożliwe, ponieważ instalacje muszą być w odpowiedniej kolejności też realizowane. Dlatego przeprowadzka będzie w roku przyszłym. Przeprowadzka odbędzie się na przełomie sierpnia i września. Do tej pory na budowę nowej siedziby sanepidu wydano prawie 7 milionów złotych. Całkowity koszt inwestycji łącznie z wyposażeniem wstępnie oszacowano na ponad 25 milionów złotych. Pieniądze z budżetu państwa są przekazywane do Radomia etapowo. To dlatego konieczne było ogłoszenie drugiego przetargu na dokończenie budowy.